Liczba zakażeń koronawirusem rośnie z dnia na dzień. Czwartej fali pandemii nie da się już nie zauważyć. Przekroczyliśmy ponad 2000 dziennych zakażeń koronawirusem. 2000? Dokładnie 2085 przypadków. Jeżeli porównamy do ubiegłej środy, to jest wzrost o 70%. To dane z 6 października. Dzisiaj nowych przypadków było dokładnie 2012. Niemal o 1000 więcej niż tydzień temu. O ile liczba zakażeń ona jest martwiąca, ale bardziej martwi mnie to, ile osób jest w szpitalach, bo to de facto będzie kształtowało wydolność systemu ochrony zdrowia w najbliższych tygodniach. W Wielkopolsce zakażeń też jest coraz więcej. W połowie września były to średnio 33 zdiagnozowane infekcje dziennie. W mijającym tygodniu już niemal 60. To przekłada się również na zwiększoną liczbę hospitalizacji. Według danych na piątek na 283 łóżka dla pacjentów ze zdiagnozowanym już COVID-19 zajętych było 93. Czyli ten bufor jeszcze cały czas jest zachowany. 6 pacjentów wymagało pomocy respiratora. Obecnie łóżka covidowe są przygotowane w 6 szpitalach w Wielkopolsce. To jest szpital MSWiA, który pełni tę rolę wiodącą w tym momencie. Poza tym także szpital Strusia w Poznaniu, szpital miejski oraz szpital kliniczny przy ulicy Szpitalnej. A poza Poznaniem także szpital w Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Pleszewie. Jeśli liczba zakażeń i hospitalizacji będzie nadal tak dynamicznie wzrastała, to już niebawem do grona covidowych lecznic powróci szpital tymczasowy na MTP. Póki co, aby zahamować tempo czwartej fali i jej skutki, lekarze i rządzący wciąż apelują, by się szczepić. Wystarczy spojrzeć na statystyki, które jasno mówią o tym, że niemal każdy, który umiera w Polsce, to jest z powodu COVID-19, to jest osoba niezaszczepiona. To jest naprawdę niecały procent osób, które po 2 dawkach trafiają do polskich szpitali. No to jest jakby ten koronny dowód na to, że warto się zaszczepić, że ta szczepionka jest skuteczna, bezpieczna, chroni nas przed zakażeniem. Przypominają także o najbardziej podstawowej ochronie, o której wielu zdaje się już nie pamiętać. Maseczkach, dezynfekcji i dystansie społecznym. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.